Iwona Kutyna, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. A odnosząc się do tego, o czym Tomek przed chwilą to wywołało, ta rozmowa, która za sekundę sporą dyskusję dzisiaj rano, muszę się wam przyznać, tak bardziej zakulisowo, bo rozmawialiśmy na temat tego, kto i czym się w domu zajmuje. To tak w kontekście ładowania pralki, to Tomek, pozdrowienia. No właśnie, o tym dzisiaj rozmawiać będziemy, a w zasadzie przełamywać stereotypy. Mam przynajmniej taką nadzieję. Paweł Pilarczyk z nami już teraz, dziennikarz technologiczny. Dzień dobry, Pawle, witam cię bardzo serdecznie w Onetranowie. Witaj, Iwona, witam również wszystkich widzów serdecznie. Ale piękny mikrofon to na dzień dobry, chyba nie tylko ode mnie to usłyszałeś. Tak, żebyście mnie dobrze wszyscy słyszeli, postawiłem taki mikrofon tutaj na środku i mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i widać. Doskonale. No właśnie, Pawle, to tak początek przynajmniej tej naszej rozmowy to taki trochę bardziej z psychologicznego punktu widzenia, bo o tych stereotypach związanych z funkcjonowaniem domu i tym, kto czym w domu się zajmuje, chciałabym z tobą porozmawiać, bo okazuje się i pewnie potwierdzisz, że wszystkie dane o tym mówią i chyba wszyscy doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że jeżeli chodzi o dom, to pralką, suszarką, nie wiem, zmywarką, piekarnikiem głównie zajmuje się kobieta, mężczyźni są od sprzętów elektronicznych. I trochę spotykamy się po to, żeby porozmawiać o właśnie przełamaniu tych stereotypów, bo okazuje się, że no nie zawsze i nie do końca i te proporcje i role trochę się zmieniają. Tak, to wynika w mojej opinii. Ja się zastanawiałem długo na ten temat, przyczyną tego, że rzeczywiście mężczyźni nie ogarniają, jeżeli tak mogę kolokwialnie powiedzieć, tego sprzętu AGD, który przecież jest dużo prostszy w swojej konstrukcji niż sprzęt elektroniczny. Nie mają problemów ze złożeniem własnego komputera, nie mają problemów ze skonfigurowaniem bardzo zaawansowanego systemu RTV. Obsługują jakieś zaawansowane systemy elektroniczne w samochodzie, a tymczasem, gdy przyjdzie im obsłużyć pralkę albo właśnie wspomniany przez ciebie piekarnik, to okazuje się, że nagle rozkładają ręce i nie wiedzą, co z tym zrobić. I w mojej opinii przyczyn może być kilka. Począwszy od tej właśnie kwestii kulturalnej, trochę takiej tradycji, że jesteśmy przyzwyczajeni od dziesiątek lat, że to kobiety zajmowały się domem, a mężczyźni zarabiali, wracali do domu, rozwalali się na tej kanapie i czytali gazetę. Niestety taki obraz troszkę pokutuje z tych przeszłych lat, natomiast to się zmienia w tej chwili i to teraz właśnie bardzo teraz widzimy, że mężczyźni zaczynają się rzeczywiście coraz częściej angażować się w obowiązki domowe. Nawet sami z siebie chcą pomagać swoim żonom czy partnerkom. Ja nawet tak jak obserwuję to w środowisku moich znajomych, widzę, że to jest wręcz powodem do dumy, jeżeli mężczyzna powie, no ugotowałem mojej żonie obiad, albo właśnie zrobiłem pranie, albo na przykład opieka nad dziećmi. To już w tej chwili takie elementy, które dotychczas były przypisywane głównie kobietom, w tej chwili jak już mężczyźni zajmują się również takimi obowiązkami, już dzielą się porówno tymi obowiązkami, zaczyna być już to, że tak powiem, trendy w tej chwili, żeby mężczyźni również swoim małżonkom czy partnerkom pomagali. Natomiast te początki dla nich są bardzo trudne, bo rzeczywiście ten sprzęt różni się w obsłudze od sprzętu elektronicznego. Ma przede wszystkim zupełnie inny interfejs niż ten, do którego mężczyźni są przyzwyczajeni, bo do tej elektroniki, do komputerów, do tego sprzętu RTV jesteśmy przyzwyczajeni. Tam mamy takie bardzo charakterystyczne elementy, ikony, do których wszyscy mężczyźni są przyzwyczajeni. Już od małych chłopców jesteśmy uczeni tego, jak obsługiwać komputery, smartfony dzisiaj. Natomiast nikt nas tak naprawdę nie uczy od małego, jak obsługiwać taką pralkę czy piekarnik. I przyznam się, że ja na przykład osobiście, gdy po raz pierwszy podchodziłem do pralki czy piekarnika, albo nawet żelazka, to dla mnie problemem było to, że tam ja spotykałem się z zupełnie innymi symbolami na tym urządzeniu niż te, do których byłem przyzwyczajony w przypadku tego sprzętu, z którym na co dzień obsowałem. Czyli miałem w palce jakieś kółeczka, jakieś trójkącik z kropką. W ogóle nie wiedziałem, o co kompletnie chodzi. I dla mnie takim momentem przełomowym było to, jak kupiłem sobie lat temu już chyba kilkanaście pralkę, na której zamiast tych dziwnych ikon miałem po prostu opis. Bawełna, jeans, jedwab, pranie delikatne. Miałem po prostu tekstowo napisane i dla mnie to był taki moment, kiedy ja w końcu zacząłem
rozumieć, jak tą pralkę wstępnie obsługiwać. Ale musiałem się tego uczyć od nowa i myślę, że to jest taki problem, który ma wielu mężczyzn, że muszą się przestawić z takim swoim sposobem myślenia do tego, jak obsługiwać właśnie takiego typu urządzenia. Ale wiesz co, Paweł, ja myślę, że jeżeli chodzi o pewne oznaczenia właśnie chociażby na pralce, to ja do tej pory mam problemy z odszukaniem właściwego programu i często sięgam po książeczkę, w której jest opis tychże, a tak to zdaje się gdzieś tam na instynktowne działanie, no bo też o to chodzi, żeby te urządzenia były proste w obsłudze i pomagały nam, ale jedna ważna rzecz, o której powiedziałeś i to pewnie może pomóc nie tylko mężczyznom, ale kobietom także, czyli korzystanie ze smartfona, bo teraz większość już sprzętów ma taką możliwość, że możemy zdalnie, ja nawet ostatnio kupiłam oczyszczacz powietrza, muszę się przyznać i tobie i państwu, który zdalnie nawet w tej chwili stąd mogę włączyć, wyłączyć albo przestawić tryb i to jest coś absolutnie genialnego i myślę przyjaznego dla mężczyzn również. Dokładnie tak. To jest akurat taki element, że my coraz częściej przez to, że właśnie obsługujemy smartfony i do tych smartfonów jesteśmy zupełnie przyzwyczajeni, jak je obsługiwać. Mamy możliwość sterowania właśnie smartfonami, czy z poziomu smartfona właśnie sprzętem, także AGD. Bo oczyszczacz powietrza, o którym wspomniałeś przed chwilą, to rzeczywiście jest taka funkcja, czy takie urządzenie, które już od jakiegoś czasu może się łączyć ze smartfonem. Oczywiście wcześniejszymi takimi urządzeniami AGD, które można było kontrolować z poziomu smartfona, były roboty odkurzające i takimi robotami odkurzającymi można było również sterować z poziomu smartfona. Natomiast w sprzęcie takim dużym AGD tego typu kontrola pojawiła się dopiero w ostatnim czasie. I rzeczywiście w tej chwili już nowoczesne pralki, zmywarki, ekspresy do kawy możemy kontrolować przy pomocy smartfona. I to jest też o tyle właśnie bardzo ciekawa funkcja, ponieważ znikają te problematyczne opisy, problematyczne symbole, tylko na tym smartfonie mamy kolorowe zdjęcia produktów czy tkanin na przykład, bo to jeśli chodzi na przykład o pralki, to dla mnie takim dużym problemem było to, że nie odróżniałem tkanin, jakie tkaniny, jaki program do jakich tkanin ustawić. Natomiast dzięki temu, że w smartfonie właśnie są różne obrazki, ja dzięki tym obrazkom ta obsługa jest dużo, dużo prostsza i ta nasza umiejętność smartfonów została również przeniesiona do samych urządzeń AGD w różnym stopniu. Począwszy od tego, że te nowoczesne sprzęty AGD mają wyświetlacze ciekłokrystaliczne, które tam na tych wyświetlaczach wyświetlały różne komunikaty tekstowe albo graficzne. W najnowszych urządzeniach już mamy kolorowe, dotykowe ekrany, czyli ta obsługa tego urządzenia AGD przypomina po prostu obsługę smartfona. Jest już rzeczywiście bardzo, bardzo prosta. Natomiast no to jest właśnie taki element, który spowodował, że mężczyznom jest coraz prościej właśnie obsługiwać taki sprzęt AGD, że coraz bardziej przypomina on obsługę nowoczesnego chociażby właśnie smartfona czy komputera. No i pięknie to pokazuje też, tak sobie myślę, że firmy, które produkują tego rodzaju sprzęt, idą z duchem czasu i widzą właśnie, jakie potrzeby są i że ten sprzęt można dostosować do potrzeb współczesnego nie tylko mężczyzn, ale kobiety także, no bo na samym początku, tak jak powiedziałeś, chodzi o to, żeby te prace domowe chociażby dzielić porówno i traktować się partnersko w każdej dziedzinie życia i że właśnie nie, te firmy nie zatrzymują się na jakimś tam etapie, tylko idą z duchem czasu i próbują i pomagają rozwijać tak, żebyśmy mogli w coraz łatwiejszy i prostszy sposób obsługiwać ten sprzęt, bo chodzi też o to, żeby po prostu jak najmniej czasu na to poświęcać, a skupić się na innych rzeczach. Tak, dokładnie. I to jest też taki element, który się coraz częściej pojawia w różnych sprzętach właśnie AGD. I coś, co również mężczyzn samych zachęca do obsługi tego sprzętu AGD, że w tych sprzętach pojawia się coraz więcej funkcji, a mężczyźni są gadżeciarzami. I dla mnie na przykład ta możliwość obsługi urządzenia AGD przy pomocy smartfona jest bardzo fajnym takim featurem, takim gadżetem, który mnie zachęca do sprzętu AGD. Ale wszystkie elementy, które również powodują, że te urządzenia są sprawniejsze, że wykonują swoje zadania sprawniej, mają właśnie te wbudowane różne feature'y, różne gadżety. Też powodują, że mężczyźni się chętnie takimi urządzeniami po prostu interesują. Na przykład jednym z takich gadżetów jest chociażby generator pary w pralkach Beko, generator, który się nazywa Steam Cure, który powoduje, że to pranie jest po prostu efektywniejsze. I tego typu właśnie gadżety, które są implementowane w różnych urządzeniach, obsługa smartfonem, właśnie ten wspomniany przeze mnie generator pary, wiele innych właśnie takich elementów, takich gadżetów, feature'ów, tak jak to mówimy w środowisku
geeków technologicznych, powoduje, że te urządzenia po prostu są dla nas ciekawsze, powodują, że odkrywanie funkcji tych urządzeń jest również ciekawsze, ponieważ my nie to lubimy... To trochę jak z zabawkami, że im więcej gadżetów i ciekawych, kolorowych, nie wiem, oznakowań, tym bardziej to was kręci, wynika z tego. Dokładnie, dokładnie tak. No mówi się, że mężczyźni są zawsze dziećmi, wiecznymi dziećmi i wiecznie lubią się bawić. I nawet te zabawki, które kupujemy naszym dzieciom, tak naprawdę wszyscy wiemy, że wielokrotnie, to jest tak, że to są zabawki, których myśmy jako młodzi chłopcy nie mieli. I dzisiaj kupujemy właśnie te zabawki, żeby się nimi tak naprawdę pobawić pod pretekstem tego, że one są dla naszego syna czy na przykład córki. Natomiast takim rzeczywiście praktycznym gadżetem jest właśnie taki sprzęt AGD. I te nowoczesne sprzęty AGD. Tu też bym chciał w ogóle panów zachęcić do tego, żebyście zainteresowali się tym sprzętem AGD, ponieważ... może się okazać, że mogą odkryć w tych sprzętach bardzo wiele fajnych funkcji, które spowodują, że te nawet znudzone, czy takie opatrzone konsole, smartfony, nagle oni mogą odsunąć na bok, bo okaże się, że w sprzęcie AGD paradoksalnie może się pojawić kilka takich funkcji, które mogą być zaskakujące i które mogą spowodować, że taki mężczyzna po pierwsze poczuje się takim panem w swoim domu, czy będzie mógł zaimponować swojej partnerce, że jakieś super ciasto upiekł albo świetne pranie zrobił. Czy nawet przed znajomymi możemy się pochwalić, bo tak jak wspominałem na początku, to już zaczyna być taki element trochę takiej mody, takiego bycia trendy, że już nie jesteśmy tą domową zawalidrogą i unikamy tych obowiązków domowych, bo to niestety jest jeszcze taki problem, który występuje w przypadku wielu mężczyzn, że oni unikają tych obowiązków domowych i korzystają z pretekstu i mówią, no ja nie wiem, jak do tego podejść, ja się nie znam, nie chcę zepsuć, więc może lepiej zrób to ty, dokładnie, prawda? No ale to są kolejne stereotypy, o których mówiliśmy. Może proszę, tutaj masz smartfona, i teraz możesz sobie włączyć przy pomocy smartfona. Wiesz, jak smartfona obsługiwasz, to teraz już ogarniesz, jak działa ta pralka czy piekarnik. No oby tak to wyglądało, zwłaszcza, że teraz ostatnio kobiety zajęte są czym innym, bo wychodzą na ulicę, oczywiście przy wsparciu mężczyzn także. Za to bardzo wam dziękujemy, ale to też jest taki czas, żeby sprawdzili się może bardziej w domu. Paweł Pilarczyk. Pawle, bardzo dziękuję ci za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, bardzo zdrowia, dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję pięknie, Onet Rano, wiem, dziękuję, kończymy. Pozdrawiam. Zapraszamy na jutro oczywiście od 7:55.